Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Bloons Tower Defense Battles 2. Nie mogę uwierzyć, że w końcu to mówię. Witam was w pierwszym oficjalnym materiale. Będziemy sobie dzisiaj grali, będę grał pierwszy raz w tę grę, także już nie mogę się doczekać. I słuchajcie, dzisiaj o godzinie 20:00 pojawi się kolejny odcinek. Ale uwaga, jeżeli pod tym filmem będzie naprawdę fajna aktywność, to ja zamiast o 20:00 kolejny odcinek opublikuję dla was o 16:00, a jeżeli o tej 16:00 również będzie całkiem fajna aktywność, to opublikuję dla was jeszcze dzisiaj trzeci film o godzinie 20:00, czyli będą trzy filmy, ten wrzucam najprawdopodobniej o 14:00, kolejny będzie o 16:00, jeżeli tutaj będzie fajna aktywność, a jeszcze kolejny o 20:00. Nie zamierzam przedłużać. Chyba wszyscy czekamy na gameplay, także przejdźmy sobie do gry. Nie no, giga zajawka, tyle mam do powiedzenia. Witamy w Bloons Tower Defense Battles 2. Podążaj za moimi wskazówkami i pokażę ci, jak zostać bloonsowym ekspertem. Okej, widzę, że mój kursor też widzicie, super. Są 4 lekcje do ukończenia. Okej, jeżeli ukończysz je wszystkie, Gwendolyn dołączy do twojego zespołu. Okej, oczywiście będziemy na początku grali z botami, ale i tak. Okej, drop me in, dobrze. Mamy postawić. Aha, czekajcie, jak to działa? Czy ja muszę przytrzymać, czy wystarczy, że kliknę? Okej, dobra. Zasięg Quincy. Tutaj wygląda na to. Max level reached? A to jest ciekawe, czyli co? Maksymalny jej poziom to pierwszy? Nie, no na pewno nie. Na pewno może mieć większy poziom. Okej. Nie da się. Przeciwnik postawił parę dart małpek, 4 dart małpki, w tym jedna widzę, że jest ulepszona. No, będę musiał się nauczyć, jak rozpoznawać ulepszenia po wyglądzie małpek, bo to będzie bardzo ważne właśnie w pojedynkach. Okej, mamy teraz postawić jakąś dart małpkę. No dobrze, dobrze, ja wszystko. Powiem wam tak, ja wszystko wiem. Ja wszystko wiem, ale i tak. Dobra, może postawimy ją tu, to będzie taki lifehack, bo dzięki temu wiecie, szybciej będę przeskakiwał na kolejne rundy. Chociaż z tego co widzę, to nie do końca tak to zadziała. Dobra, teraz pytanie, czy będziemy musieli postawić kolejną? Kiedy będę mógł wysłać coś na naszego oponenta? Również czy w ogóle będę mógł ustawić tutaj. Okej, pojawia nam się informacja, że bohater zdobywa punkty doświadczenia w trakcie gry. To wszystko znamy. Okej, w ogóle mój cymbał, a nie, mój cymbał oczywiście i tak coś zasłania. Zasłania jednostki. Będę musiał przesunąć kamerę, no na razie to nie jest zbyt istotne, bo widzicie czym gram. Generalnie gram w oknie, gra jest w oknie i to w takim dosyć małym, to jest trochę zaskakujące. Możemy emotki, okej, są emotki, oczywiście. A co to jest? Aha, pewnie muzyka? Szczerze nie wiem, nic to nie zmieniło. Okej, ale jest facepalm, ej, epicko wygląda, nie? Epicko wygląda, możemy się rozpłakać. No, powiem wam, w ogóle słuchajcie, ja ten odcinek nagrywam dla was w sumie w dniu, w którym to oglądacie, tylko że jest godzina aktualnie 30 po północy. Jeszcze to zmontuję, będę dzisiaj. Okej, pojawił nam się skill, który oczywiście jest na moim cymbale, więc wy go nie widzicie, no ale wiecie wszyscy, jak on wygląda. Aczkolwiek, wiecie co? Dobra, ja obniżę trochę kamerę. Dobra, obniżyłem kamerę, żebyście widzieli, bo sobie pomyślałem, że być może o teraz Quincy będę zasłaniał. Bo być może chcecie sobie zobaczyć, jak na przykład wygląda cooldown, nie? Jeżeli jakieś baloniki uciekną, no to tracę punkty życia. Okej, oczywiście, jasna sprawa. Tutaj możemy wysyłać baloniki na przeciwnika. Powiem wam szczerze, mam wrażenie, że dwójka będzie mniej dynamiczna niż jedynka. Będzie bardziej strategiczna, bo już widzę, że jakby gra jest trochę mniej dynamiczna. Okej, co? Aha, to go pokona. Okej, super, wymagający pierwszy mecz. No ale oczywiście to tutorial. Wiem, że pewnie sporo osób sięgnie po tę grę, osób, które nie grały w jedynkę, więc jak najbardziej. Ja jestem ciekaw, co otrzymujemy za nagrody. Otrzymujemy punkty doświadczenia do jednostek, okej, do dart małpek. No jakby pucharków nie otrzymujemy, to był trening, dolarki oraz takie strzałki. Nie wiem, czym są te strzałki. Remember, okej, in-game mag is when after battles have finished. Okej, bohaterowie levelują w grze, ale punkty doświadczenia są otrzymywane, kiedy walka się zakończy. To jest oczywiste, po prostu co innego jest poziom bohatera w grze, a co innego jest poziom bohatera ogólnie. Let's spend some XP. Okej, wydajmy trochę doświadczenia. Okej.
Aha, dobra, i no tutaj odblokowujemy upgrade'y. Fajnie jest to zrobione, chociaż trochę mam wrażenie, że przycina. W sensie, że nie jest takie płynne, ale fajnie to wygląda. Nie, ja się mega, kurczę, no nie mogę, wiecie, nie mogę się nacieszyć, że to w końcu wyszło. Will upgrade Dark Monkey to... Okej, okay, Long Range Darks. Okej. Okay. Okej, okay, czyli na razie mamy ulepszone dwa ulepszenia w dół. Time to another battle. Dobra, lecimy. Kolejna walka. Lock and load. Okej. Okay. Dobra, odbieramy jakieś nagrody, tak? Ready, okej, okay, klikamy ready. A, to wiemy, o co się rozchodzi. Mam wybrać jednostki. Aha, czekajcie. Aha, dobra, w ten sposób się wybiera. Klikam tak i klikam tak, dobra. No, mamy wszystkie jednostki. Każdy z nas wie, o co w tym chodzi. Ale no, oczywiście, tutorial trzeba przejść. A czy pewnie nie musiałbym? Ale i tak chcę. I'm in all shapes and size, okej. Okay. Okej, dobrze, ja rozumiem, o co się rozchodzi. Aha, muszę wybrać, jaką jednostkę chcę postawić. Ja bym postawił tak... już zobaczcie, już lecą, nie czekają balony. Ja bym postawił tak shootera. Generalnie zagramy również dart małpką. I ciekawe, czy jak ulepszej... Może nie, ja bym w ogóle postawił Herosa. W tym miejscu to był dobry pomysł. Cyk, postawimy tu dart małpkę i ulepszymy jej zasięg. Okej, ale moment, ja tu quickshotsy też widzę, że mogę kupić. Okej, okay, to nie wiem, o co chodzi. Coś tak czuję, że zaraz poleci pancerz, nie? Bo aż się prosi, żeby poleciał pancerz. Tak postawiłem. Okej, okay, ale widzę, że dalej nie mogę kupić. Okej, no tak, no bo tam było, że pierwsze dwa upgrade'y były do odblokowania za darmo, więc pewnie nawet nie muszę tego robić, w sensie nie muszę nawet klikać, żeby je odblokować, bo są po prostu darmowe. Okej, okay, ale już sobie obczałem zasięgi, powiem wam szczerze. Zasięgi na tej mapie. Okej, okay, ulepszanie małpek powoduje, no zwiększa ich siłę, no to wszystko wiemy. Weźmy tu fast shooting i more attacks. Nie, more attacks? Tak, more attacks, okej. Okay. I tu weźmy extra range'a i bigger bombsy, bo mieliśmy kupić po dwa upgrade'y. Dobra, ustawmy to oczywiście na close. No i co, wysyłamy. Okej, okay, no on sobie nie poradzi z tym i tak, więc jakby cała nasza tutaj budowa, cała nasza defensywa nie miała większego sensu. Dobra. Ciekaw jestem, czy jakieś skróciki klawiszowe, wiecie, muszę sobie ogarnąć. Ciekawe, czy da się je ustawić. No, na pewno w ustawieniach będę sobie na to patrzył. Czy da się tu jakieś skróty klawiszowe i tak dalej, no bo wiadomo, nie ukrywam, planuję być spoceńcem w tej grze, w sensie nie tak jak w jedynce, tutaj naprawdę planuję się przyłożyć. Czekałem na tę grę i no naprawdę wierzę, że okej, okay, są punkty doświadczenia, że będziemy walczyli tu o topkę. Nie no, gdzieś tam wiadomo, to marzenia. Cash inflation, tak? Bloons and income. Okej, okay, no to jest generalnie tutorial o tym. Dajemy ready. Nic nie mogę więcej wybrać, spoko. Wszystko znamy. Generalnie chodzi o to, że wysyłanie balonów, wiecie, powoduje, że zwiększa nam ten przychód, który otrzymujemy, co... Właśnie, ciekawe, co ile w tej grze otrzymuje się przychód. Tu nie ma timera, więc ciężko mi powiedzieć, co ile tu się w tej grze otrzymuje przychód. Dobra, zaraz gra powinna się zacząć. Runda pierwsza, okej. Okay. Jest trochę czasu na postawienie jednostek. Zauważyłem. Teraz tak, raz, dwa. A nie, tu widać, widzicie, w sensie ładuje się ten dolarek. Ładuje się ten dolarek. Tak, tak, właśnie mamy to tłumaczone. No my oczywiście to dobrze wiemy. Ciekawe, czy muszę ukończyć ileś tutorialu. Jakąś część tutorialu, żeby w ogóle grać normalne mecze, nie? Ciekawe, bo nie wiem. Try to increasing... Okej, okay, mamy zbudować swój przychód na poziomie 300, to nie będzie raczej trudne. Chcę zobaczyć jedną rzecz, zobaczcie. Okej, okay, tu otrzymujemy 1. To się bardziej opłaca wysyłać, tak szczerze. Tu otrzymujemy 1.3 przychodu i płacimy za to 15, a tu otrzymujemy 1.2 i płacimy za to 15. A chyba czas wysyłania jest podobny? Może być tak, że te zielone szybciej wylatują. Nie jestem pewien tak szczerze teraz. I tak, chyba najbardziej się opłaca teraz w tym momencie wysyłać żółte. Okej, mamy 300. Mamy 300 przychodów. W tym momencie wydaje mi się w ogóle, że ja go mogę pokonać.
O, możemy zboostować. A ciekawe, czy boost zadziała. Okej, okay. nie jest blokowany przez tutorial, to bardzo spoko, bo mogłoby być tak, że boost jeszcze nie zadziała, bo muszę mieć wprowadzenie. Ale tutaj nie, na szczęście zadziałał. No i oczywiście to nas szybko doprowadziło do zwycięstwa. Super. A on nie miał przygotowanej defensywy pod taki rush, także jak najbardziej na plusik. Dobra. Znowu dostaliśmy te... Nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia. Expa dostaliśmy znacznie więcej. Z jakiegoś powodu w ogóle dostaliśmy mega dużo doświadczenia do armaty. Okej, okay, i tutaj... Aha, i to już będzie koniec. Tak, no dobrze. Otrzymamy tutaj Gwendolyn. Super. Spoko, pewnie, że tak. Robimy od razu ten tutorial. You got a new battle chest for every third win. Okej. Okay. Ciekawe, po co są battle chesty. No, podejrzewam, że wiadomo, tutaj będzie jakiś... Widziałem już, że tu jest jakiś battle pass. Zaraz sobie na to zwrócimy uwagę. Defeat Gwendolyn. Okej, to jest nasza misja. Czyli taka pierwsza, tak naprawdę pierwsza gra, taka bardziej na poważnie. Nie mamy użyć wskazówek, które dostaliśmy. Okej, okay. Wydaje mi się, że tutaj jest bardzo ważne, właśnie, że w tej części będzie bardzo ważne takie strategiczne podejście. To znaczy, ono strategiczne podejście również jest ważne w pierwszej części, ale tutaj mam wrażenie, że będzie mniej liczył się refleks, a bardziej właśnie takie umiejętne zbudowanie defensywy. No nie wiem, jak oglądałem wstępnie te gry na kanałach innych youtuberów, którzy otrzymali dostęp wcześniej, bo tak, kilku youtuberów z zagranicy otrzymało dostęp do tej gry wcześniej. Ja chciałem wam nagrać o tym film, bo dużo osób mi pisało: Filip, Bloonstar Defense Battles już wyszło, dwójka, a ty nie grasz, i tak dalej, i tak dalej. Wyszło dopiero 30 listopada, natomiast kilku youtuberów miało dostęp już wcześniej. O, proszę. A właśnie, ja nie mam emotki takiej Quincy jakby. Ona używa jakichś emotek, których ja nie mam. Dobra, robimy facepalm. Ej, ten facepalm, te emotki są kozackie, serduszko. Nie, jestem zakochany w tej grze, naprawdę. Ja wiem, że powiecie, ale przynudzam, no. Ale naprawdę, mega mi się podoba. Czy no, wiecie, wszystko co nowe, no nie oszukujmy się, nie mamy zbyt często styczności z nowymi grami Ninja Kiwi. Na pewno też czekam na Bloons Monkey City 2, jeżeli się pojawi. Oj, tak będzie grane. Nie, powiem wam, ja wyczuwam taki tryhard dzisiaj. Ja tak myślę, że ja o 4 nad ranem pójdę spać. Tak, o 4 nad ranem na pewno będę nagrywał, nagram kilka odcinków. Także w sumie, moje, wszystko dzisiaj w waszych rękach. Od waszej aktywności tak naprawdę będzie zależało, ile ja filmów dzisiaj wrzucę, bo ja na pewno będę siedział dzisiaj i nagrywał to. Dobra, na razie nie możemy... Nie ma znaczenia, szczerze, co ulepszę. Mówiąc szczerze, mam wrażenie, że... O! Możemy się tego pozbyć. Akurat pozbycie się tego daje całkiem sporo. Dobra, myślę, że powinienem trochę pooszczędzać i spróbować wysłać na niego taki rush, żeby się nie wybronił. Ale myślę, że to będzie trudne. Chociaż może wcale nie. Wiecie, co będzie na niego mocne? Fioletowe balony. Wydaje mi się, że to jest w ogóle sposób, żeby go pokonać, tak szczerze. Tak, 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 fioletowe baloniki, bo on gra samym ogniem. Bo to, co on postawił, jest dosyć mocne, ja w ogóle nie wiem, jak on ten... To jest w ogóle piąty tier? To nie jest... Nie, to jest czwarty tier, jakoś tak bardzo szybko postawił ten czwarty tier. Dobra, ja na razie specjalnie nie muszę się martwić, tak mi się wydaje. Przychód mam przyzwoity, ale tak naprawdę nie mam na co tych moich, wiecie, na co tego mojego przychodu wydać. No bo w sumie nic tutaj, wiecie, lepszego nie kupię niż to, co mam aktualnie. Dobra, będę musiał sobie poćwiczyć. Okej, okay, a czy skróty klawiszowe działają, czy jedynka... Czekajcie. Okej, okay, działają. Jedynka, dół. Dobra, no i teraz dostajemy tipa, jak go pokonać, no i to go na pewno pokona. Boostujemy, on nie jest w stanie tego bić. Aczkolwiek ma tego cofającego maga. Well played. No to nie było well played, po prostu. Po prostu nie był w stanie tego bić. No tak mi się wydawało. Super. Nasza pierwsza wygrana, taka poważniejsza. No nie, to nie jest pierwsza poważniejsza wygrana. Co to jest te takie tarcze? Zaraz to sobie przejrzymy. Dobra. Okej. Okay. Ogólnie skróty klawiszowe widzę, że działają, to znaczy ulepszanie jednostek można ulepszać znakiem mniejszości, większości i znakiem zapytania. To są góra, dół i środek, więc spoko. Mamy Gwendolyn, Monkeys. No trochę to, patrzcie, trochę zamula jak tak robię. Dobra, teraz się przyzwyczaiło jako tako, ale trochę
Aha, możemy, okej, możemy odblokować jednostki za... Za manki dolarki. Magiczne jednostki są droższe, ale skam. Co to jest? Jakiś sezon? Aha, to jest... Okej, to jest, gdzie mogę grać aktualnie. Heroes. Mamy Quincy Obyna za 3000, okej. Battle. Daily Reward. Go again? Aha, za hajsiki. Dobra, continue. Spoko. Okej, rozumiem. Możemy zbierać skrzynie za każde 3 wygrane. Taka mechanika... Aha, okej. Wiem, o co chodzi. Będziemy zbierali skrzynie i za to je będziemy otwierali, prawdopodobnie. Prawdopodobnie. Tutaj są newsy. Season 1. Okej, o co chodzi? Tu są areny? Nie, tu jest ta hala Hall of Masters, czyli to jest jak przejdziecie wszystkie areny. Jak przejdziecie wszystkie areny. Social? Okej, możemy sobie stworzyć mecz i z kimś pograć. Collection, view my collection. Aha, tu można customizować emotki. Okej, oczywiście są jakieś skiny. Fajnie, fajnie. Czekajcie, Blink to jest oczywiście na pewno miejsce, gdzie można wydać pieniądze. Okej, customizacja. A to jest, okej, to jest customizacja do tych balonów, które wysyłam na przeciwnika. Fajne, mamy, widzę już efekt przebijania na przykład jakiś. Okej, a co można kupić w sklepie? VIP. Na 30 dni. Get a head start on the new season. Limited time only. Okej. Przez 2 dni. VIP pass. Aha, czyli to jest starter pack, a to jest jakiś VIP pass. Okej. Extra chest slot w tym VIP passie. 3 razy więcej nagród. Okej, 90 dni za 50 zł. Battle points. Okej, je też można kupić. Okej, ale wydaje mi się, że... Nie daje to aż takiej giga przewagi, ale może się mylę. W sumie ciężko stwierdzić, bo tak naprawdę nie wiem, ile zajmie mi uzbieranie wszystkich pieniążków. W sensie pieniążków na wszystkich bohaterów. To jest dobre pytanie. Ile pieniążków jest za jeden wygrany mecz? Ale tego dowiemy się już w następnym odcinku. Tymczasem ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film wam się spodobał i że zaostrzyłem wasz apetyt na kolejny materiał. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych filmach.